dzisiejszym klubotygodniku o tym, co jest największą dyskryminacją kobiet na rynku pracy. Klubotygodnik Olejak! Znajdujemy się przy pomniku Marii Konopnickiej, wybitnej polskiej pisarki, która tak jak bohaterki dzisiejszego wideo zmagała się z presją otoczenia dotyczącą tego, jak godzi pracę zawodową z rolą matki. Ostatnio opublikowaliśmy teksty w ramach projektu Spięcie, czyli międzyredakcyjnej wymiany, właściwie polemiki dotyczącej wybranego tematu. Tym razem na warsztat wzięliśmy rynek pracy widziany oczami kobiet. Każda z redakcji zaproponowała kilka ciekawych rozwiązań. Jednak poza kwestiami regulacji prawnych, na przykład dotyczącymi urlopów ojcowskich czy zrównania wieku emerytalnego, pojawiły się również kwestie kulturowe. I to tutaj mieliśmy najwięcej nieporozumień, które moim zdaniem w konsekwencji prowadzą do niezrozumienia i niesprawiedliwej oceny drugiej strony. W swoim tekście opisałam to, co najbardziej denerwuje mnie po prawej stronie, czyli udawanie, że świat wcale się nie zmienił. Tymczasem ambicje zawodowe Polek poszły już bardzo daleko. Jeżeli prawicy faktycznie zależy na rodzinie, powinniśmy zamiast zawracać kijem rzekę, postawić na równy podział obowiązków. Według badań ponad 60% kobiet w przedziale wiekowym 24-35 nie decyduje się na potomstwo ze względu na strach przed tym, jak podzielą pracę zawodową z opieką nad dziećmi. W tej sytuacji tylko równy podział obowiązków rodziców jest w stanie zmienić ten trend. Kolejną rzeczą, którą prawica robi źle, jest zbyt szybka ocena kobiet, które nie decydują się na posiadanie dzieci. Powodów takiej sytuacji może być wiele. Często to właśnie te kobiety dostają łatkę egoistycznych karierowiczek. Walcząc o niedyskryminujący język dla kobiet, które pozostają w domu, powinniśmy robić to samo względem kobiet, które wybierają inną drogę życia. Z drugiej strony to, co najbardziej mnie denerwuje, to perspektywa, którą świetnie widać w tekście Anny Dobrowolskiej z magazynu Kontakt. Autorka zapewnia nas, że jedynym mechanizmem, który powinien być wspierany przez państwo, jest szybki powrót kobiet na rynek pracy. Wydaje się, że autorka nie bierze pod uwagę perspektywy kobiet, które faktycznie chcą pozostać w domu i opiekować się swoimi dziećmi. Ta perspektywa wydaje mi się dosyć protekcjonalna, zakładająca, że to państwo najlepiej wie, co jest dla kobiety najlepszym rozwiązaniem. Wydaje mi się, że wyszliśmy już z tego modelu i że każda kobieta powinna sama zadecydować o tym, na jaką drogę życia się decyduje. W pewnym sensie jest to też ekonomizacja życia, czyli zakładanie, że tylko praca zawodowa jest największą wartością i niedocenienie pracy domowej kobiet, która może być równie wartościowa z perspektywy danej kobiety. W moim otoczeniu jest bardzo wiele kobiet, które zdecydowały się pozostać w domu z dziećmi i zakładanie, że nie może być to ich podmiotowa decyzja, a jedynie splot różnych środowiskowych uwarunkowań i presji ze strony otoczenia jest zwyczajnie niesprawiedliwe. Kolejną kwestią jest problem zaangażowania ojców w życie rodziny. Z jednej strony mamy perspektywę lewicową i propozycje radykalnej inżynierii społecznej na wzór skandynawski, z drugiej strony konserwatywne społeczeństwo i trudność w pogodzeniu tych dwóch perspektyw. Szokująca jest dysproporcja w podziale obowiązków między kobietami a mężczyznami. W badaniach Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę aż 90% mężczyzn deklaruje, że zabawa z dziećmi powinna być obowiązkiem dzielonym na równi między matkę i ojca. Z kolei jeśli chodzi o przygotowywanie posiłków i sprzątanie w domu, jedynie 63% mężczyzn deklaruje, że powinien być to współdzielony obowiązek. Sytuacja jednak wygląda zupełnie inaczej w rzeczywistości. Już tylko procent mężczyzn, którzy deklarowali, że bawią się z dziećmi, faktycznie to robi. Jeśli chodzi o obowiązki związane ze sprzątaniem i gotowaniem, jedynie 40% mężczyzn faktycznie wywiązuje się z nich na co dzień. Zmiany prawne powinny być kompatybilne ze zmianami kulturowymi, więc radykalne postulaty obowiązkowych urlopów ojcowskich raczej poskutkowałyby rezygnacją z zakładania rodzin niż ochoczym przejęciem tych obowiązków. W tym kontekście bardzo podobała mi się teza Kamila Fajfera z Krytyki Politycznej. Mimo postulatu nieprzechodniego urlopu ojcowskiego zwraca uwagę na język, którym mówimy o tej sprawie. Z pozycji moralnej wyższości, pouczania i zawstydzania sprawiamy, że ten postulat staje się nieskuteczny. Próba znalezienia jednego uniwersalnego rozwiązania na to, jak wspierać kobiety na rynku pracy, jest z góry skazana na porażkę. W dodatku jest fundamentalnym niezrozumieniem tego, czym właściwie jest równouprawnienie. Kobiety nie są jedną monolityczną grupą i potrzebują różnych rozwiązań. Powinniśmy podzielić je przynajmniej na 3 kategorie. Kobiety aktywne zawodowo, dzielące tą aktywność z pracą w domu, kobiety, które decydują się jedynie na pracę domową i kobiety, które postanowiły w pełni poświęcić się karierze zawodowej. Kwestią fundamentalną, jeśli chodzi o wsparcie kobiet, które swoją aktywność zawodową chcą dzielić z opieką nad dziećmi, jest zapewnienie pełnej opieki żłobkowo-przedszkolnej. Dziś ustawa o systemie oświaty mówi o tym, że te placówki mają obowiązek zapewnić opiekę minimum 5 godzin dziennie. Sytuację bardzo polepszyłoby to, gdybyśmy wydłużyli ten czas do 8, a nawet 9 godzin. Sytuacją idealną jest model francuski, w którym ten czas wydłużony jest do 12 godzin. Zupełnie nie chodzi o to, żeby wszystkie dzieci przebywały przez aż tak długi czas w przedszkolu. Jednak dzięki temu rozwiązaniu zapewniamy wsparcie nie tylko kobietom, które pracują w urzędzie czy korporacji, ale także tym, które pracują w systemie zmianowym lub w nieregularnym czasie pracy. Kluczowe z perspektywy kobiet, które w całości decydują się poświęcić pracy domowej, jest zabezpieczenie emerytalne. Dzisiejszy system dyskryminuje kobiety, które zdecydowały się na pozostanie w domu i opiekę nad dziećmi. Podstawą wspierania tych kobiet powinno stać się więc wliczanie czasu poświęconego na pracę domową do stażu emerytalnego. Ma to też znaczenie w kontekście kobiet, które decydują się na jakiś czas zrezygnować z pracy, a także w perspektywie starzejącego społeczeństwa dla tych osób, które zdecydują się na opiekę nad osobami starszymi. Ciekawym postulatem w tej sprawie jest postulat, który postawiła Natalia Kołodyńska z Nowej Konfederacji. Natalia postuluje zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Wskazuje też na duży problem, jakim jest wypchanie kobiet w podeszłym wieku z rynku pracy, a także na narażenie na ubóstwo, którego doświadczają te kobiety. Jeśli chodzi natomiast o kobiety, które decydują się w całości poświęcić karierze zawodowej, powinniśmy zwrócić przede wszystkim uwagę na kwestie kulturowe. Tutaj bardzo ważnym aspektem jest kwestia językowa. Jeżeli oczekujemy szacunku i dobrego traktowania kobiet, które zdecydowały się pozostać w domu i poświęcić pracy domowej i nie chcemy, żeby nazywać je kurami domowymi, powinniśmy zadziałać również w drugim kierunku. Nie nazywać kobiet, które zdecydowały się poświęcić pracy zawodowej karierowiczkami, egoistkami czy samolubnymi osobami. Zarówno prawica, jak i lewica żyje w pewnym sensie w swoich bańkach ideologicznych. Jednej i drugiej stronie wydaje się, że mają najlepsze pomysły na rozwiązania dla kobiet. Warto jednak pozwolić kobietom podmiotowo decydować o tym, co chcą robić i szukać własnych rozwiązań. To z tego powodu zaproponowałam te 3 modele rozwiązań dopasowane do różnych grup i do różnych wyborów kobiet. Kobiety nie są monolityczną grupą i rzeczywiście powinniśmy patrzeć na nie w kategoriach różnych dróg życiowych. Pozostawienie takiego podmiotowego wyboru wydaje się najlepszą drogą i dobrym krokiem w kierunku równouprawnienia.